Była dokładnie 2 w nocy. Właśnie wracałem z imprezy od kumpla. Pizgało jak cholera, a śniegu było po kolana. Szedłem lekko chwiejnym krokiem, choć dużo nie wypiłem. Gdy wychodziłem, koleżanka abstynentka zaproponowała, że zabierze mnie do domu, żebym się sam po nocy nie tłukł. Lecz ja, zachowując resztki godności, kulturalnie podziękowałem, mówiąc, że się przejdę, bo świeże powietrze dobrze mi zrobi. Jak się później okazało, popełniłem fatalny błąd. Wybrałem sobie chyba możliwie najkrótszą drogę. Skrót przez ścieżkę między lasem, choć słyszałem jakieś pogłoski, że w tym miejscu ludzie giną w niewyjaśnionych okolicznościach. Ale szczerze mówiąc, miałem to głęboko w dupie. Byłem zbyt zmęczony, żeby się tym przejmować. Dlatego wybrałem, przynajmniej teoretycznie, tę szybszą trasę. Do domu miałem dobre 30 minut drogi i zupełnie się nie spodziewałem, żeby cokolwiek zakłóciło mi tę podróż. Wszedłem na ścieżkę. Przede mną był dość przyjemny widok. Po lewo las, po prawo las i na wprost ścieżka pokryta solidną warstwą śniegu. Nie zwlekając dłużej, ruszyłem przed siebie. Pierwsze kilkadziesiąt metrów przebyłem najzwyczajniej w świecie i nie doświadczyłem niczego niepokojącego, prócz ujadających gdzieś tam daleko psów, no i, co może najciekawsze, martwej sarny po lewej stronie ścieżki. Trochę mnie skrzywiło, ale szedłem dalej. Zaczęło się dopiero, gdy przeszedłem jakieś 100 metrów. Wtedy za sobą usłyszałem kroki. Odwróciłem się, ale oczywiście niczego nie zauważyłem. Zlekceważyłem więc to i poszedłem dalej. Nie pokonawszy nawet następnych 20 metrów, ponownie usłyszałem za sobą kroki. Okej, moje haluny można by wytłumaczyć alkoholem, ale chciałbym przypomnieć, że dużo nie wypiłem. Okej, dziabnięty byłem, ale nie do przesady, a kroki słyszałem naprawdę wyraźnie. Wokół nie było żywej duszy, ani żywego zwierzęcia. Szedłem kompletnie sam. Zaniepokoiłem się, ale ruszyłem dalej. Parę metrów dalej znowu to samo. Kolejny wyraźny odgłos idącego za mną człowieka. Tyle, że kurwa nie widziałem kompletnie nikogo, a przecież siłą logiki powinienem. Zacząłem pomału trzeźwieć. Spanikowany już, choć wciąż jeszcze przy zdrowych zmysłach, po raz kolejny ruszyłem dalej, ale odgłos kroków nie dawał mi spokoju. Raptownie się odwróciłem. Wyjąłem telefon z kieszeni kurtki i w tym samym momencie usłyszałem głośny szelest w prawej części lasu. Miałem tylko głęboką nadzieję, że to jakieś zwierzę. Włączyłem latarkę w telefonie i zaświeciłem najpierw przed siebie. Nie wiem po jaką cholerę, ale strach przejmował nade mną kontrolę. A potem na ziemię pod nogi i wtedy mnie zamroziło. Obok swoich śladów butów zobaczyłem również inne ślady. Wpatrywałem się przez chwilę w bezruchu w ziemię. Zacząłem oddychać płytko. Para leciała mi z gęby. Domyśliłem się już, że szelest, który niedawno usłyszałem, to nie było żadne zwierzę. Zanim zacząłem wyobrażać sobie najgorsze rzeczy, znowu do mych uszu dotarł odgłos kroków. To był narastający dźwięk. Patrzyłem przed siebie, lecz nikogo nie zauważyłem. Zauważyłem za to ślady, pojawiające się nagle przede mną na śniegu. Serce podeszło mi do gardła. Odwróciłem się i zacząłem spieprzać tak szybko, jak tylko pozwalały mi na to moje umiejętności.
gnałem przed siebie dobre kilkadziesiąt metrów, przy okazji po lewej stronie znowu mijając martwą sarnę. Stanąłem dopiero wtedy, kiedy spostrzegłem przed sobą jakieś dwie czarne, zakapturzone sylwetki. Nie stały daleko ode mnie, jakieś 10 metrów. A że śniegu było sporo i księżyc równo dawał, to było w miarę jasno, więc widziałem dość dużo. O dziwo, postacie, które widziałem, nie szły wzdłuż drogi, tylko przez nią przechodziły. Wolno. Nienaturalnie wolno. Ze zdziwieniem i strachem na twarzy zrobiłem 3 niezbyt pewne kroki naprzód. Śnieg zatrzeszczał mi pod stopami. Już miałem otworzyć usta, ale zrobiłem kolejne 2 kroki do przodu i to właśnie wtedy postaci przekręciły głowę powoli w moją stronę. Albo źle widziałem, albo były pozbawione twarzy. Po paru sekundach tępego wlepiania gał w te postaci usłyszałem cichy, ledwo słyszalny szept obok mnie, którego nie zrozumiałem, ale aż podskoczyłem, jednocześnie spoglądając w stronę, z której go usłyszałem. Kiedy ponownie spojrzałem w stronę postaci, były już metr ode mnie. Odskoczyłem i upadłem, niczym rażony prądem. Leżąc, widziałem już dokładnie. Ci ludzie nie mieli twarzy. Wystraszony do granic możliwości, momentalnie się podniosłem i pognałem w prawo w las. Dymałem tak następne kilkadziesiąt metrów, coraz słysząc jakieś kolejne dziwne odgłosy, przypominające pojękiwania. Wyczerpany biegiem, oparłem się na chwilę o pierwsze lepsze drzewo i spuściłem głowę. Gdy ją podniosłem, ujrzałem jakiś cień sunący między drzewami, który zbliżał się do mnie. Nie czekając, znów zacząłem uciekać, ile sił w nogach. Błąkałem się po tym lesie kilka minut, aż wreszcie wypadłem na ścieżkę. Podparłem się o kolana, spuszczając głowę i łapczywie łapiąc oddech. Byłem maksymalnie wykończony. Jeszcze raz usłyszałem bardzo wyraźny szept, tyle że tym razem przed sobą. Gdy uniosłem głowę, może 2 metry przede mną stały te same postaci, które widziałem wtedy. Gapiły się wprost we mnie. Ja na nie również, tyle że tym razem nie mogłem nawet drgnąć. Byłem totalnie sparaliżowany i wystraszony. Mogłem tylko patrzeć w kompletną czerń zamiast twarzy. Czułem się jak zahipnotyzowany. Wpatrywałem się w to coś przez kilka sekund, aż wreszcie usłyszałem cichy dźwięk, który szybko narastał. Wreszcie zdołałem znaleźć w sobie trochę siły, żeby spojrzeć w stronę, z której dochodził, lecz nie zdążyłem nawet dobrze przekręcić głowy. Kątem oka zdołałem dostrzec tylko światła samochodu. Sekundę później nie widziałem już nic.